Moi drodzy, na wstępie chciałem przeprosić za jakość dźwiękową materiału, ale materiał nagrywałem spontanicznie, nie mając świadomości, że nagra się dosyć słabo. Także prośba o umiarkowaną krytykę i skupienie się na tym, jaka jest treść, a niekoniecznie na tym, jaki jest dźwięk. Z góry Was przepraszam i z góry Wam dziękuję. No hej, witajcie na kanale EVRIPER, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że to, w czym siedzę, czyli samochody elektryczne, to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku odniosę się do artykułu, który właśnie dzisiaj pojawił się na AutoEV, dotyczący tego, że Unia Europejska chce wprowadzić cła zaporowe na samochody, oczywiście głównie z Chin. Także oglądajcie. Dobrze, więc dzisiaj pojawił się na Facebooku link do artykułu na AutoEV, który odnosi się do tego, że Unia Europejska pracuje nad przygotowaniem ceł antydumpingowych na samochody z zagranicy, spoza granicy Unii Europejskiej. I oczywiście w głównej mierze chodzi tu o Chiny, które od dłuższego czasu według Unii Europejskiej, ale tak naprawdę z mojej obserwacji wynika, że faktycznie tak jest, dumpingują ceny samochodów elektrycznych. I wskaźnikiem tego są nie tylko ceny samochodów, ale też wyniki spółek, które te samochody sprzedają. Bo naszemu wielkiemu chińskiemu komunistycznemu bratu nie udaje się ukrywać wszystkich faktów gospodarczych. Tak więc, jakie jest moje zdanie w temacie? Ogólnie, co do zasady, jestem zwolennikiem wolnego rynku. I mimo wszystko uważam, że nie powinniśmy za wszelką cenę chronić przemysłu europejskiego, bo chroniąc europejski przemysł w takim stanie, jaki on jest, na pewno nie spowodujemy, albo raczej na pewno nie spowodujemy, że nagle europejskie samochody elektryczne staną się lepsze, albo staną się tańsze, albo cokolwiek się zmieni. Chroniąc pewien status, nie doprowadzamy do zmiany, tylko tak naprawdę go ugruntowujemy. I pamiętamy tą sytuację, przynajmniej ja ją dobrze pamiętam i wielu z Was jeszcze, moich widzów, pamięta tą sytuację, jaka panowała za czasu, kiedy w Polsce był tak zwany realny socjalizm, czyli czasy Polskiej Republiki Ludowej. Wówczas myśmy chronili pewne gałęzie przemysłu za wszelką cenę i te gałęzie przemysłu oczywiście funkcjonowały, myśmy do nich jako gospodarka dopłacali, natomiast produkty wcale lepsze od zachodnich nie były. I tutaj już jedną z takich gałęzi, która chyba do nas wszystkich będzie dobrze trafiać, to jest motoryzacja, która w zderzeniu z wolnym rynkiem rozpadła się jak domek z kart. Więc subsydiowanie z jednej strony, a z drugiej strony utrzymywanie na siłę jakiegokolwiek przemysłu, czy chronienie go przed interwencją zewnętrzną, nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Myślę, że europejska gospodarka boryka się też z zupełnie innym problemem, który spowoduje, że czego byśmy nie zrobili, prawdopodobnie i tak tą bitwę przegramy, przynajmniej na razie. Chodzi o to, że w Europie się wypala etos pracy. Nie jesteśmy w stanie z tej gospodarki wykrzesać niczego, jeżeli nie wprowadzimy bardzo głębokiej automatyzacji. Aczkolwiek oprócz automatyzacji, oprócz tych wszystkich czynników związanych z tanią produkcją, potrzebna jest też innowacyjność. Amerykanie rozwinęli i utrzymali mit pracy lub inaczej dążności do majątku. Aczkolwiek oczywiście czasami też wynaturzony poprzez takie hasła jak na przykład get more with less, co powoduje, że wszyscy próbują jak najtańszym sumptem coś zrobić, co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ale i czasami prowadzi do jakichś takich, nazwijmy to, wynaturzeń lub błędów, ale wszystkim się takie błędy zdarzają. Z drugiej strony Chiny po prostu mają tańsze koszty produkcji, a do tego przejęły całe jakby zaplecze przemysłowe Europy i nie tylko Europy, w zasadzie praktycznie całego świata i jest w stanie coś wyprodukować szybciej, taniej. Do tego absolutnie nie respektuje żadnych spraw licencyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co wymyślimy, zaraz w Chinach zostanie skopiowane. Więc z jednej strony mamy gigantyczną innowacyjność i dążność do rozwoju po stronie rynku amerykańskiego, mam na myśli oczywiście Stany Zjednoczone. Po drugiej stronie mamy gigantyczny przemysł, pośrodku Europa, która już tak naprawdę żyje przeszłością i próbuje znaleźć jakąś receptę na to, żeby wreszcie skonsumować ten swój dobrobyt. I chyba nam się to bardzo dobrze udaje, szczególnie patrząc na Europę Zachodnią, gdzie już niektóre kraje zaczynają odnotowywać recesję od wielu lat i de facto zaczynają się gospodarka zwijać. No i teraz, kiedy zagrożony jest taki cholernie duży klejnot w koronie Europy, a szczególnie w koronie naszego sąsiada, czyli Niemiec, a mianowicie motoryzacja, zatrzęsły się posady chyba całego tego myślenia. Bo bez eksportu, bez produkcji dóbr innowacyjnych Europa już bardzo dużo swoich, że tak powiem, klejnotów koronnych posprzedawała Chińczykom. Bez tych swoich klejnotów koronnych myślę, że Europa popadnie już naprawdę w długofalową stagnację. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy nasza gospodarka
europejska, bo Polska jest troszeczkę inna, ale mimo wszystko jesteśmy w tym całym, nazwijmy to, grajdole Unii Europejskiej, bez żadnego impulsu nie dojdzie do zmian. Dlatego nie jestem zwolennikiem ograniczania konkurencji na taką skalę, jak chce to zrobić teraz Unia Europejska. Owszem, Chińczycy grają nieczysto, ale są to, oni to wkalkulowują jako koszty wejścia na rynek. Czyli dla nich to jest inwestycja podobna jak nasza inwestycja w marketing na przykład. Że to jest zastępstwo tego, żeby nie robić reklamy telewizyjnej, tylko po prostu sprzedajemy tani, dobry produkt i ludzie będą go kupować. Marketing zrobi się tak naprawdę sam. Zresztą Tesla też swojego produktu nie reklamowała, z kolei dlatego, że był ultra innowacyjny i interesujący. Więc jest to koszt. Chińczycy ponoszą koszt wejścia na rynek. Natomiast my chcemy się bronić w taki sposób, który spowoduje, że na pewno też na nas spadną reperkusje i z kolei nasze produkty będą miały problem z odnalezieniem się na rynku chińskim, który, jeżeli chodzi o ilość tak zwanych zjadaczy chleba, jest bardzo dużym rynkiem, większym będzie, a na pewno albo już jest większym, od całej Unii Europejskiej. A tak naprawdę ta konkurencja może wywołać wreszcie taką sytuację, czy jakiś kryzys, który nastąpi. Wiem, że oczywiście tak samo ten kryzys może zniszczyć mnie i moją firmę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że bez tego impulsu nie podniesie się nasza zachodnia cywilizacja, która jest tutaj w Europie, bo my jesteśmy w dużej stagnacji. Wy może żyjąc dnia na dzień, obserwując otoczenie, tego nie widzicie, szczególnie, że Polska jest troszeczkę na innym stadium rozwoju i jesteśmy parę ładnych lat za Europą Zachodnią. Poza tym mamy moje pokolenie i pokolenia starsze mają jeszcze bardzo dobrą pamięć tego, co było za czasów komunistycznych w cudzysłowie i nikt do tych czasów wracać nie chce jak na razie. Chodzi bardziej o to, żeby utrzymać jednak mimo wszystko Europę na topie w kontekście rozwoju nowych technologii i jednocześnie możliwości produkcyjnych. I się to nigdy nie uda, jeżeli praca ludzka będzie droga, do tego ludzie będą niewydajni. W świecie socjalistycznym, który w pewnym sensie nas otacza, praca ludzka zawsze będzie jej mniej. Dodatkowo w tym świecie socjalistycznym ludzi jest mniej, no bo nie jest promowane posiadanie dużej rodziny i ludzie sami nie chcą mieć dużej rodziny, to są ich wybory i na koniec dnia jest coraz mniej, pracujemy coraz mniej i pracujemy coraz drożej, więc na koniec dnia zjadamy własny ogon i pytanie, kiedy dojdziemy do własnej głowy. Wydaje mi się, że troszeczkę się już do tego zbliżamy i właśnie ta inwazja Chińczyków nam to pokazuje, że coś mocno przespaliśmy. No i teraz jak to odwrócić? No nie da się tego odwrócić. Sytuacja jest o tyle lepsza, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, że Europa posiada rzeczywiste możliwości. Na przykład w poprzedniej mojej branży, w której pracowałem, i tak wiele produktów było już produkowanych czy w Chinach, czy w Turcji, czy w jakichś innych rynkach, gdzie praca ludzka była tańsza. Natomiast Europejczycy nadal byli, jakby to nazwać, takim hubem innowacyjności, czyli dużo technologii było wymyślanych w Europie, a tam były produkty produkowane. Natomiast Chińczycy oczywiście pięknie to skopiowali i chińskie marki w branży AGD już od jakiegoś czasu funkcjonują. Macie z nimi obycie, choćby wymieniając Haiera czy Hisense'a. Natomiast wracając do motoryzacji, gdzie chińskie marki też zaczynają zaprzątać głowę, szczególnie Polakom, no bo samochód jest dużo tańszy, więc przystępność produktu jest dużo większa, a samochód gorszy znacznie nie jest, więc ten wybór staje się bardzo interesujący. Zresztą widzę grupy, bo jestem w grupach na Facebooku, w szczególności jeżeli chodzi o MG, i widzę, co ludzie tam piszą i widzę, że troszeczkę brakuje nam refleksji na temat tego, co się dzieje. Natomiast z drugiej strony taka jest prawda rynku. Ludzie wybierają produkt dlatego, że jest lepszy i że jest, lub że jest tańszy, lub i to drugie razem wzięte. I tak działa wolny rynek i myślę, że Europa musi nauczyć się żyć w tej rzeczywistości. Czyli reasumując, wydaje mi się, że i tak kryzysu nie unikniemy. W tą czy w tamtą stronę doprowadzimy do kryzysu gospodarczego w Europie. Myślę, że ten kryzys już troszeczkę zaczyna nam zaglądać w oczy, a to spowoduje przetasowania na rynku i może doprowadzi wreszcie do tego, że znajdą się tacy, którzy będą w stanie coś produkować. Bo na tą chwilę nie wierzę w to i to nigdy nie doprowadziło do takiej sytuacji, żeby powodowanie jakichś embark czy ceł zaporowych doprowadziło do tego, że ktoś nagle ten czas wykorzysta. Bo taki czas miały duże ilości polskich firm, chociażby Poczta Polska. I nie wiem, czy pamiętacie taką rywalizację pomiędzy Pocztą Polską a Impostem, gdzie Impost wymyślił taki sprytny sposób, bo oczywiście nasi super regulatorzy wymyślili, że przesyłka pocztowa to jest przesyłka do jakiejś tam wagi, jakiegoś tam rozmiaru. I wtedy Impost wysyłał listy, żeby złamać monopol Poczty Polskiej, wysyłał listy z doczepioną taką blaszką. Koszt tej blaszki był oczywiście duży, no bo oferta Poczty Polskiej była przeszacowana. I
tak naprawdę do dzisiaj, przez to, do dzisiaj mamy firmę, która jest jakimś reliktem przeszłości. To widać, jak się wchodzi na tą pocztę. Jest to jakieś totalne poplątanie z popapraniem. Wciąż listy dostajemy w większości urzędnicze listem poleconym, na przykład za potwierdzeniem odbioru albo tego typu historie. Na szczęście pandemia spowodowała, że weszły do Polski trochę na przymusie sprawy online'owe i teraz naprawdę obcowanie z urzędami staje się dużo przyjemniejsze dzięki chociażby ePUAP-owi, ale ochrona Poczty Polskiej, ochrona Poczty Polskiej w Gdańsku, sorry, to taka mała dygresja, doprowadziła do tego, że mamy zupełnie nieprzygotowany do rywalizacji konkurencyjnej twór, który nie ma żadnej sensownej wartości, jest tak naprawdę miejscem zatrudnienia jakiejś ilości osób, które mogłyby zdecydowanie bardziej przydać się w gospodarce, która akurat teraz ma potrzebę tego, żeby tych ludzi do czegoś innego wykorzystać. I myślę, że to byłby dobry pomysł. No ale to jest przykład Polski. Myślę, że takich przykładów można byłoby mnożyć dużo. I firmy na koniec dnia, które były pod ochroną, tak jak stocznia chociażby z mojego rodzinnego miasta, stocznia szczecińska, prędzej czy później padały, bo to były sztucznie tworzone sytuacje, zarządy w tych firmach nigdy nie były też dobierane na zasadzie tego, żeby to były firmy konkurencyjne, to nie były nigdy firmy, które miały, nie było nawet zamysłu, żeby pracowały w takim reżimie wolnego rynku, więc na koniec dnia ten wolny rynek po prostu te firmy zjadał. Natomiast z kolei patrząc też właśnie na ten przemysł stoczniowy, ja nie jestem tutaj ekspertem, więc nie chcę się też wymądrzać, ale wydaje mi się, że z kolei w zamian za to powstało dużo prywatnych stoczni, czy remontowych, czy produkujących jachty i tego typu statki pływające, która zagospodarowała tą część tej niszy, czy tego rynku, który pozostał, tego rynku dużych statków, które były produkowane czy w Szczecinie, czy w Gdańsku, czy w Gdyni znaczy. Stocznia Gdańska i w Gdańsku, przepraszam. Tak więc w mojej osobistej opinii, czy wprowadzimy cła, czy ich nie wprowadzimy, to i tak nie pomoże naszej gospodarce, bo to jest kwestia głęboko kulturowa, osadzona po prostu w sposobie, w podejściu do pracy, w tym jak ludzie, po prostu w etosie pracy, jaki panuje w tej chwili w Europie. Przy tym etosie pracy, przy takim podejściu do innowacyjności nie ma szans, żebyśmy mogli utrzymać naszą pozycję na rynku motoryzacyjnym. Po prostu nie ma szans. Patrząc na niemieckie produkty, widzę ich przeinżynierowanie. One są po prostu, to jest tak zwany overengineering. Patrząc na produkty niemieckie, zresztą Niemcy zawsze mieli ten problem. To już nawet w czasie II wojny światowej czołgi, na przykład niemieckie, były mocno przekombinowane i były awaryjne. Były arcydziełem, jakimś tam nazwijmy, rzemiosła, natomiast na koniec dnia były nie były przystosowane do masowej produkcji, tak jak, nie wiem, rosyjski T-34 czy Sherman po stronie amerykańskiej, które były dużo gorszymi czołgami od strony inżynieryjnej, ale po prostu można było ich tłuc na dziesiątki tysięcy. No i ilość przerodziła się w jakość według naszego ulubionego ideologa, czyli Marksa. I takie przeinżynierowane produkty, jednocześnie nie mające w sobie nic innowacyjnego, bo jak patrzymy na infotainment niemieckiego samochodu, to już jest troszeczkę przeszła epoka. Nie będą miały racji bytu, z tego względu, że produkt przeinżynierowany jest zawsze droższy, z tego względu, że posiada więcej ruchomych elementów, te elementy są niepotrzebnie wyższej jakości, etc., etc., a z drugiej strony nie jest sexy. No to po prostu przypomina, wypisz, wymaluj sytuację związaną też z telefonami komórkowymi, gdzie Europa była liderem do pewnego momentu, a później nim przestała być właśnie między innymi z takich powodów. Dobrze, więc nagrywając materiał dla Was przy okazji, ominąłem zjazd na Greenwaya w Łyżkowicach, więc teraz wracam właśnie 11 km, ale to chyba było warto. Reasumując, czyli robiąc takie delikatne podsumowanie, bo w zasadzie chyba zmierzamy już troszeczkę do końca, wydaje mi się, że człowiek ma takie przyzwyczajenie, to jest normalny mechanizm, albo może nie to przyzwyczajenie, ale tak się zachowuje, że jeżeli jest dookoła dobrze i nie ma symptomów tego, że miałoby coś się zmieniać, większość ludzi nie będzie podejmowało tak zwanych działań zaradczych. Czyli dopóki nie wydarzy się coś, co złapie nas za gardło i powie, słuchaj, chyba jest źle i trzeba coś z tym zrobić, to nikt z tym nic robić nie będzie i większość ludzi, a w demokracji większość ludzi decyduje, nie zrobi z tym nic. I rządzącym też nie będzie wtedy na pewno na rękę, żeby na siłę robić gorzej, jeżeli jest dobrze. Tak więc dopóki naprawdę nie dotrze do nas taki solidny kryzys, dopóki nie wzrośnie bezrobocie, a z tym będzie też ciężko, przypominam, z tego względu, że mamy cały ten mechanizm, gdzie ludzi jest coraz mniej i po prostu ktoś będzie musiał tymi na przykład starszymi pokoleniami się zajmować, więc praca zawsze jakaś będzie, tylko
jakość życia będzie niższa. To znowu jest to, co pamiętamy też z czasów PRL-u, że pracę mieli wszyscy. Nie było problemu z pracą jako taką. Problem był taki, że jakość życia, dostęp do dóbr był ograniczony. Po prostu te pieniądze relatywnie, które zarabialiśmy, ich było coraz więcej w ilości zer, ale ich wartość notorycznie się kurczyła, dlatego na przykład czy dolar, czy złoto było tak cenną walutą w tamtych czasach. Pewnie do tego wrócimy. Jest taka szansa. Wracając jakby do głównego wątku, myślę, że kryzys i tak nastąpi, prędzej czy później. Na razie będziemy przedrukowywać go pieniądzem, dopłatami, różnymi tam historiami, no bo nikt nie chce tak naprawdę stanąć twarzą w twarz z problemem. Natomiast ten problem sam nas znajdzie. Wtedy Europa, jak zawsze moim zdaniem, stanie na wysokości zadania i znowu wyforuje się na pozycję jednego z liderów światowych. Po prostu tak zawsze jest. Europa staje się wielka wtedy, kiedy jest jej źle. Europa wyrosła na światowego lidera tak naprawdę na barkach krwiożerczego kapitalizmu w XVIII i XIX wieku, w dobie rewolucji przemysłowej, i jednocześnie wytworzyła też największe idee, które w tej chwili ciągną świat. Idee wolności, idee demokracji, wiele innych idei filozoficznych, które w tej chwili są tak naprawdę spoiwem naszej kultury. Dlatego też uważam, że kryzys przyjdzie, kryzys musi przyjść. Chciałbym tylko, żeby przyszedł on jeszcze wtedy, kiedy ja na przykład nie będę miał jeszcze 70 lat, bo pewnie nie będę w stanie zobaczyć, jak to się mówi, wschodzącego słońca, który będzie za tym kryzysem. A taki kryzys, który teraz nam się szykuje, czyli taki głęboki kryzys idei europejskich, głęboki kryzys świata zachodniego, to jest coś, co kojarzy się, jeżeli chodzi o swój rozmiar, raczej z wojną bardziej światową, albo z jakimś takim dużym wydarzeniem, czy kryzysem, nie wiem, liczącym się od Czarnego Wtorku w latach 20., 29 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, które Europa przeszła bardzo źle. W Niemczech była straszna inflacja, Niemcy były w tragicznej sytuacji, jeżeli chodzi o gospodarkę, a parę lat później Niemcy, przypominam, stały się potęgą gospodarczą, niestety pod troszeczkę złymi hasłami, co spowodowało, że później mieliśmy duży inny problem. Ale ogólnie wydaje mi się, że świat właśnie jest na przełomie takiego dużego shiftu, gdzie nasze wartości zostaną wystawione na dużą próbę i myślę, że to będzie przypominało właśnie to, co się działo od lat 20. do, w sumie do lat 50., do tego momentu, w którym Europa znowu zaczęła kwitnąć. Czy RFN stał się znowu siłą napędową gospodarki, kiedy powstały wspólnoty węgla i stali, kiedy Europa stała się naprawdę szybko rozwijająca się, tak? Czyli najpierw trzeba upaść, żeby się podnieść, mówiąc innymi słowy. Takim malutkim postscriptum chciałem jeszcze dodać, bo to jest ważne, że tak naprawdę w głębi duszy, jako obywatel Europy, mieszkaniec Europy, jako człowiek silnie związany z kulturą zachodnią, z cywilizacją zachodnią, oczywiście głęboko wierzę i bardzo bym chciał, żebyśmy potrafili znaleźć sobie taką energię, żeby stawić czoło tym zagrożeniu, zanim one tak naprawdę się pojawią. Oczywiście jest to nierozsądkowe, to jest życzeniowe, ale wierzę w to i życzę nam wszystkim, żebyśmy byli w stanie obudzić naszą gospodarkę i obudzić nasze wnętrza, tak? Nasze, nie wiem jak to nazwać, nas samych, obudzić nas samych, abyśmy mogli pracować lepiej, ciężej, abyśmy mogli tworzyć nowe, ciekawe produkty i stać się znowu liderem ideologicznym, jak i liderem technologicznym całego świata. Sobie i Wam serdecznie tego życzę. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie i oglądanie naszego kanału. Zapraszam oczywiście, jak zawsze, do wspierania. Trzymajcie się, cześć!